Całość, baczność. Poczuć sztandar, aby sztandar wprowadzić. Zapraszamy Was na część artystyczną, przygotowaną przez klasę 2B pod kierunkiem pani Małgorzaty Kaczmarek.
Czy jesteście za tym?
zapewnieniem opieką chłopów? Zgoda. Czy jesteście za zwiększeniem liczebności wojska? Zgoda. Mości królu, twoja zadek. W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego, ja, Stanisław August Poniatowski, król Polski, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny i jej granic, niniejszą konstytucję uchwalam. Wiwat król. Wiwat konstytucja. Wiwat wszystkie stany. Przysięgam Bogu i żałować tego nie będę. Proszę waszmość panów, kto kocha ojczyznę, niech idzie ze mną do kościoła złożyć tę samą przysięgę. Ojczyzna nasza już ocalona. Wiwat król. Jesteśmy odtąd narodem wolnym i niepodległym. Wiwat. Swobody nasze są zabezpieczone. Wiwat konstytucja. Wiwat król. Wiwat sejm. Wiwat naród. Wiwat wszystkie stany. Jan Kieliński, z zawodu szewc, w
1791 należał do Rady Miasta Warszawa. Zasłynął jako pułkownik Powstania Kościuszkowskiego i inicjator insurekcji w Warszawie w 1794 roku. Upamiętniony pomnikiem na warszawskim Starym Mieście. Jan Suchorzewski, wraz z synem, poseł z województwa kaliskiego na Sejm czteroletni, przeciwnik Konstytucji 3 maja. Groził królowi, że w razie uchwalenia ustawy rządowej zabije swojego syna. Wydarzenie to miało miejsce na Zamku Warszawskim, a nie, jak ukazał Matejko, pod kolegiatą świętego Jana. W 1792 aktywny targowiczanin. Stanisława Augusta, dowódca dywizji wrocławsko-kijowskiej i generał-lejtnant wojsk koronnych od 1792 roku. Członek Zgromadzenia Przyjaciół Konstytucji Rządowej i głównodowodzący Armią Polską w przegranej wojnie w obronie Konstytucji 3 maja w 1792 roku. Bohater czasów Księstwa Warszawskiego. Obcych przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencjalną, polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszłych, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha, mniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolę swoją nie uznał potrzeby odmieniania w niej jakiegokolwiek artykułu, do której to konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. Do jakiegokolwiek wyznania jest zabronione pod karami apostazji.
że zaś ta sama wiara święta przekazuje nam kochać bliźnich naszych, przede wszystkim ludziom, jakiegokolwiek bądź wyznania, pokój w wierze i opiekę rządową winniśmy. I dlatego wszelkich obrządków i religii, wolność w krajach polskich, po dwóch ustach krajowych parujemy. Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość państw, wolność obywatelską i porządek społeczności równej wadze na zawsze zostawały. Trzy władze rządu narodu polskiego składać powinny i z woli prawa niniejszego na zawsze składać będą. To jest władza prawodawcza w Stanach Zgromadzonych, władza najwyższa wykonawcza, królów i straży i władza sądownicza w jurysdykcjach na ten koniec ustanowionych lub ustanowić się mający. Władzę ustawodawczą Rzeczypospolitej Polskiej sprawują Sejm i Senat. Sejm, czyli Stany Zgromadzone, na dwie izby dzielić się będą. Na Izbę Poselską i na Izbę Senatorską pod prezydencją Króla. Izba Poselska, jako wyobrażenie i skład Wszechwładztwa Narodowego, będzie świątynią prawodawstwa. Żaden rząd najdoskonalszy bezdzielnej władzy wykonawczej stać nie może. Szczęśliwość narodu od praw sprawiedliwych, praw skutek od ich wykonania zależy. Doświadczenie nauczyło, że zaniedbanie tej części rządu nieszczęściami napełniło Polskę. Władza wykonawcza do pilnowania praw i onych pełnienia ściśle jest obowiązana. Po pierwsze, prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest najwyższym przedstawicielem Rzeczypospolitej Polskiej i gwarantem ciągłości władzy państwowej. Po drugie, prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Władza sądownicza nie może być wykonywana ani przez władzę prawodawczą, ani przez króla, lecz przez magistratury, na ten koniec ustanowione i wybierane. Powinna zaś być tak do miejsca przywiązana, żeby każdy człowiek blisko na siebie znalazł sprawiedliwość, żeby przestępcy widział wszędzie groźną pod sobą rękę krajowego rządu.
Dziękujemy klasie drugiej B za przygotowanie apelu. Proszę wszystkich o powstanie. Całość, baczność. Począć sztandarowy sztandar wyprowadzić. Słowno-muzycznego pani Małgorzacie Kaczmarek. Pięknie dziękujemy. To była przepiękna lekcja historii. Taka okazja, by nie tylko utrwalić sobie wydarzenia z odległych już czasów, ale także by o nich pamiętać. To było piękne połączenie patriotyzmu z kiedyś z utworami mówiącymi o patriotyzmie dziś. Bo te utwory, które usłyszeliście dzisiaj w wykonaniu Hani i Otyli, mówią właśnie o tym, że autorzy tych tekstów kochają Polskę także dziś w sposób szczególny. Moi drodzy, mam nadzieję, że zapamiętacie wszystko, co zostało tutaj dzisiaj powiedziane. Mam nadzieję również, że miło spędzicie weekend majowy. Przede wszystkim mądrze, ostrożnie i że spotkamy się po weekendzie wszyscy cali i zdrowi. I chciałabym także podzielić się z wami dzisiaj, już tak abstrahując od tej okoliczności, z jakiego powodu się dzisiaj tutaj spotkaliśmy. Otóż wczoraj w późnych godzinach wieczornych doszła do nas informacja, że nasze młodzieżowe mini przedsiębiorstwo prowadzone przez uczniów klasy drugiej D, Martyną Maciąg, Martyną Razendą i Konrada Maciąga, przedsiębiorstwo, które nazywa się ArtMart, brało udział w ogólnopolskim konkursie na mini przedsiębiorstwa roku. I nasze mini przedsiębiorstwo dostało się do etapu ogólnopolskiego. Znaleźli się wśród 20 firm z Polski, które przeszły do tego finału. Serdecznie gratulujemy naszemu mini przedsiębiorstwu. Będziemy trzymać mocno za nich kciuki. Życzymy im powodzenia na etapie ogólnopolskim. Nasze mini przedsiębiorstwo wyjedzie do Warszawy w dniu 25 i 26. Polecam się pamięci naszą firmę, waszej pamięci, żebyście w tych dniach trzymali za nich kciuki i życzyli im powodzenia, by się powiodło, by być może stanęli na podium. A nawet jeśli się to nie uda, to i tak osiągnęli już teraz ogromny sukces i to ogromne wyróżnienie. Bardzo się z tego sukcesu cieszę i naszemu przedsiębiorstwu bardzo serdecznie gratuluję. Dziękuję bardzo za uwagę. A i jeszcze zapraszam, szanowni państwo, gdyby pozwolił wam czas, zapraszam 3 maja na uroczystą mszę z okazji obchodów miejskich, rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja, która odbędzie się właśnie 3 maja o godzinie 12 w Kościele Podwyższenia Krzyża Świętego, a potem wspólnie możemy złożyć wiązankę pod pomnikiem żołnierza polskiego. Serdecznie zapraszam, żebyście dołączyli do naszej delegacji.